Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jest to prawdopodobnie przedostatni lub ostatni odcinek z LX2. Ja, jak sami wiecie, dużo rzeczy zrobiłam pobocznie sama, grając sobie Expions, także wiadomo, to jest w RPG-ach akurat taka rzecz, która jest nieunikniona. Ale chciałam wam tylko powiedzieć, że ogólnie tak już tylko wam powiem, że jestem ciekawa, co się stanie, jestem ciekawa, jak się historia rozwinie i jestem ciekawa, czy twórcy zrobili podłoże pod LX3. To już tak wstępnie, przed końcówką. Zobaczymy, czy to dzisiaj, czy to w kolejnym materiale. Lecimy. Jax mi trochę przerwał, ale już teraz wysłuchajmy go i wchodzimy do formatora. Czy próbowali bawić się w Boga, by zdobyć nieśmiertelność? Dobra, mamy pierwszych przeciwników. To jest akurat olbrzym, także ja bym może tutaj już od razu zadziałała. Stali się stworzeniami, które nie są w stanie zakończyć swych podłych eksperymentów. Wiecie, z nimi to ja się akurat już nie cackam. Jak tam? Jeszcze raz? To już z miecza dobijemy. Dobra. Mało mam tych pocisków, ale miejmy nadzieję, że mi starczy tyle. Spróbujmy się przebić. Jestem ciekawa, czy formator będzie wyglądał identycznie jak reszta, czy będzie troszeczkę inny. Mamy jakieś olbrzymy. Jak na razie jest podobnie. Mogłabym się nawet pokusić o stwierdzenie, że jest identycznie. Kolejny formator, no cóż. Odkryjemy wreszcie, co nimi wszystkimi zarządza. Jak to wygląda, no nie? Kurna, znowu się dałam wpieprzyć w to. Ale to jest mało ważne. Dobra. To robimy teraz tak i robimy teraz tak. Zaspamimy dziada, bo... Nie chce mi się, wiecie. O Jezu. Dobra. Kolejny olbrzym. Lecimy dalej. No, jestem ciekawa, co nas czeka. Pięknie, nowy poziom. Nawet jeszcze jakiś eleks możemy tu znaleźć. Tu mnie jeszcze coś atakuje. Jakiś zwykły szperacz. Dobra, widać już kolejnych wrogów, ale my idziemy przed siebie.
Idiotyzm. Dobra. Jeszcze parę ciosów. O, witam pana Behemota. Jeszcze inteligencję będziemy mogli sobie wykonać potki. Chciałabym w niego trafiać. A niekoniecznie, żeby mi się uchybiał. Dobra. Super, już dobijamy raczej bronią. Behemot, zbieramy. Widzę, że w bardzo wiele miejsc mogę iść. Tu jeszcze możemy sobie co nieco zebrać. Okej. Zmiana. Nasz plan osiągnięcia nieśmiertelności zadziałał, ale nie bez konsekwencji. Zaczynamy się przeistaczać. Brajej twierdzi... Brajej, tudzież Braun, bo tak się naprawdę nazywa. Odkrył w zeszłym tygodniu, że cofamy się w rozwoju, przemieszczamy się w dół ewolucyjnej drabiny. Jeśli to prawda, to gdzie skończymy? Czy naprawdę zmienimy się z powrotem zwierzęta, jak twierdził? Harris reaguje już tylko na imię Harak. White każe mówić na siebie Vrixt. To dziwny objaw, ale występuje u każdego z nas. Musimy sobie z tym jakoś poradzić, bo inaczej zginiemy. Dobra, chyba ominęłam gdzieś jakąś notkę wcześniej. Dobra, wezmę paliwo, ale tak naprawdę mogę je już tylko i wyłącznie sprzedać, bo mamy full. Znalazłam notatkę, ale czy to była notatka... to była notatka tego tajaka całego, którego żeśmy poznali. Zapiski Taylora konkretniej. I to są drugie zapiski, to gdzie są pierwsze zapiski? Wiecie co? Powiem tak, cofnę się, bo nie podoba mi się to, że nie mam tych zapisków. Być może leżą gdzieś tutaj, a ja po prostu ominęłam. Na przykład Mroczny Alex to ominęła mnie. Wiecie, chciałabym poznać całą historię. A nie, że potem mi nagle braknie jakichś notatek. Więc wolę się cofnąć. Ewentualnie będą po prostu w innym pomieszczeniu. Wiecie co? Chciałabym chwilowo, ale tylko chwilowo, założyć sobie te moje okulary, które mi pokazują przedmioty. Bo one mi pokażą notatkę, jeżeli gdzieś tutaj leży. I nie tylko notatkę, jak widzicie. Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze tu będzie. Warto się upewnić. Okej. Tutaj niczego nie ominęłam? Nie. Na pewno? Na pewno. Wiecie, tracę trochę ochrony, ale to na moment tylko założyłam. A może tutaj były jeszcze jedne zapiski? Nie no, ewidentnie były jedne. Ewentualnie mogą być w tych innych pomieszczeniach jeszcze. Na przykład tutaj jest pomieszczenie.
No i tutaj już widzę, że są jakieś rzeczy. Dobra, bo chyba nie mam tarczy założonej. Jax bardzo dziwnie walczy bez tej tarczy. No i dobrze, i tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy. Tym razem pochodzimy sobie w okularkach, żeby nie ominąć niczego ważnego. Wiecie, nikt nie mówi, że notatki będą po kolei, no nie? O, Matulu. Wiecie co, zmienimy sobie może teraz chwilowo broń. Na tą. Chociaż widzę, że mi to nie daje zbyt wiele. To był chyba jednak głupi pomysł. Dobra, to normalnie się pobijemy. Tylko byleby się tak nie dawać, nie? Tam się Kroni zajmuje tamtym jednym. Oh my god, dobra. Ignorowanie bólu by mi się teraz przydało. Muszę pamiętać, że właśnie nie mam tej ochrony w postaci hełmu. Dobra, ty nie żyjesz już. Teraz ty. Jeszcze tak z cios, nie? Tak. Dobra, to sprawdzamy, czy coś tutaj jest. Widzę, że są jakieś rzeczy. Nie widzę notatek, więc to mi się trochę nie podoba. Znowu się zaczyna, wiecie. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. No i tam Kroni, gadasz głupoty. Powiem wam wprost, nie chcę mi się używać na razie tej wyrzutni. No. Ten troll wyglądał, jakby chciał wyskakać. Wiecie, z tą wyrzutnią jest troszeczkę szybciej. I to nawet ja zauważyłam. A przynajmniej no te obrażenia są jakieś takie większe. Ale nie chce mi się na razie strzelać. Dobra, nie znalazłam jak na razie więcej notatek i trochę mnie to niepokoi. Tam jest tak jakby to źródło takie. Czyli ja chyba troszeczkę tak jakby obeszłam ten formator. Nie do końca tak jak trzeba. Ohoho, tam u Kroni czeka, to nie. To Kroni, chodź na razie ze mną. To na razie tak się nie bawimy. Tu jest jeszcze sporo wrogów na radarze.
Aha. Moment, to jak to kuźwa działa, ja się pytam? Chyba nie czaję. Dobra, dostałam, nieważne. Hop. Dobra, troszeczkę dziwnie działa ten formator. Bardzo nawet dziwnie bym powiedziała. Z prostej przyczyny. Tak jakby... No inaczej jest trochę skonstruowany niż poprzednie. Chodź do mnie. Trochę nie rozumiem. Dobra, może najpierw ciebie, bo mnie irytujesz też. Tam Mikroni pomoże z tamtym. Tak dziwnie jest zbudowany ten formator. Znaczy dobra, to jest główny formator, ma prawo być zbudowany inaczej. Ale to jest po prostu taki dziwny typ. Mamy notkę. Zapiski Taylora. Zabawki. Nasza dawna jaźń wciąż się w nas odzywa, ale wyraźnie słabnie. Clerk wpadł na genialny pomysł, abyśmy wszędzie nosili swoje ulubione zabawki z dzieciństwa, by nie zapomnieć, kim naprawdę jesteśmy. Jak na razie to działa, chociaż z każdym dniem coraz słabiej. Zachowanie świadomości przychodzi nam z trudem. Clark stanowi najlepszy tego przykład. Jego człowiek przestanie mieć wkrótce kontrolę nad niebianinem Klakiem, którym się stał. Nie możemy utracić tej więzi. Najbliższe stulecia przetrwamy tylko wtedy, gdy będziemy dość mądrzy i przeciwstawimy się zmianom. Ace nie może znieść swojego dawnego nazwiska, Evans. Parę dni temu próbował spalić swoją zabawkę, powstrzymał go głos w jego głowie. Zbliżamy się do punktu krytycznego, czuję to. Niech osobliwość ma nas w opiece. Ta jak? Doktor Taylor. No właśnie, ta jebana osobliwość. Tam jest kuźwa kolejne przejście. Ja się chyba oddalam się od punktu, gdzie miałam iść. Albo może właśnie wręcz przeciwnie, zbliżam się do niego. Nie wiem, tam było, że Kroni ma na mnie niby czekać. No to wydaje mi się, że tutaj nie jest dalsza droga, tylko tam. Dobra, na szczęście atakują mnie też pojedynczo. Potrafią w takie ataki. Dobra. Zaraz mnie będzie atakować ich więcej. Jest tutaj jeszcze jeden olbrzym, czy tylko jeden? Jeden, jest jeszcze wykolejeniec. Dobra, dobra. Bardzo dziwny jest ten formator. Nie mogę przestać tego powtarzać, bo po prostu, wiecie, wcześniej było prosto. Idziemy główną ścieżką, są boczne ścieżki też, ale za każdym razem doprowadzają nas do głównej. Później jesteśmy w głównym pomieszczeniu, gdzie mamy rozstaw na to miejsce z dodatkowym expem i na miejsce z głównym komputerem. A tutaj są tak jakby oddzielone od siebie. Przez co teraz, ja nie wiem, czy ja dobrze robię, bo to wygląda tak, jakbym najpierw szła do takiego miejsca z tym głównym komputerem, czyli tak jak zawsze robiliśmy. Tylko nie rozumiem, czemu Kroni kazał mi tam czekać. W sensie, czemu on tam czekał.
tego nie rozumiem. To wygląda, jakbyśmy wchodzili do głównego komputera. No ale nie, tu jest ślepa uliczka. Czyli co, przyszłam tutaj tylko sobie poekspić? Nie no, skąd? Moment, chyba że my teraz robimy kółko i po prostu ja się cofnę do tego głównego pomieszczenia i tak droga jest jedna. Chyba tak jest w istocie, wiecie? No, jak najbardziej. A po tej stronie było jeszcze gdzieś jakieś przejście? Nie, ale tutaj... Nie, myślałam, że to notatka. Okej, czyli my jesteśmy... Tak, mniej więcej tak w połowie tego formatora. Dobra, czyli tak droga jest jedna, czyli musimy iść tam, gdzie Kroni na mnie po prostu czeka. No to niech będzie. Strasznie to dziwne. Nie, tutaj jeszcze mogę wejść. O, i tutaj jest chyba główny komputer. No dokładnie. Wygląda na nieaktywny. Minęło już tyle lat. Teraz to kupa żelastwa i obwodów. Ciągle tam jesteś? Nie rozumiem już niczego. Okej, to jest Kassandra. Plan odmieńca. Okej, czyli odmieniec jest w tamtym miejscu chyba, gdzie mnie gra kierowała. Moment, coś tu leżało? Nie, to chyba tylko Kroni mi mignął. Dobrze, czyli przyjście w to miejsce było akurat bez sensu, bo tutaj nie ma akurat niczego. Troszkę to jest dziwne. No i jeszcze raz, tutaj żeśmy sobie chodzili. Potem przeszłam tędy. Tutaj pozbieraliśmy i pozabijaliśmy, co trzeba. Później przechodzimy sobie tędy. I tu jest ślepy nie, no i teraz możemy wyjść tutaj z powrotem. Tam wychodzę, to jest to. No dobrze, czyli chyba jest tak jak myślałam, czyli główne miejsce, gdzie musimy iść, jest tutaj w tym bocznym tym. Tak jakby szybie. Kurczę, zawiłe strasznie. Tutaj i teraz tutaj jest właśnie ten punkt. A jeszcze mogę iść tu. Ale to mnie chyba zaprowadzi znowu tak, że się będę wracała. Hmm.
No, tak. Dobra, czyli musimy iść do tego miejsca, gdzie Kroni na nas po prostu czeka. Czyli tutaj. Dobra, ja sobie może zmienię z powrotem na hełm. Jakbyśmy mieli mieć jakąś walkę z bossem czy coś. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. To musi być najświętsze miejsce niebian. Jeśli istnieje plan powstrzymania osobliwości, znajdę tu kogoś, kto wie coś na jego temat. To wygląda, jakby to była właśnie osobliwość. No dobra. Przebiegnę się tak profilaktycznie wokoło. Może coś tu jeszcze leży. Jak my w ogóle stoimy z czasem, bo ja nawet nie wiem. Całkiem nieźle. Trzeba przyznać. No to wyglądało jak osobliwość. Tam na dół nie zejdę. A mogę wejść na górę? Mogę, ale na górze niczego nie ma. No dobrze, no to w takim razie nie pozostaje nam nic innego. Tylko pogadać z tym czymś. Czy w ogóle wiesz, co uczyniłeś, człowiecze? Człowiecze? Mówi to stary naukowiec bawiący się w Boga. Tak sądzisz? Według ciebie to zabawa. Mylisz się. Zbliżają się fundamentalne zmiany. Chodzi ci o to coś na niebie? To przez ciebie nas zniszczy. Przez ciebie i twoich pokręconych kumpli. Wy to tu ściągnęliście. Nic nie rozumiesz, człowiecze. Nie uzmysławiasz sobie, co się wkrótce stanie. Osobliwość to nie kometa. Nie uderzy w planetę i nie rozbije jej na kawałki, jak zwykłe ciało niebieskie. Ona wchłonie wasz świat. Zmieni reguły rządzące materią, czasem i przestrzeń. Uważasz się więc za cud ewolucji? Nie masz zielonego pojęcia, co się wydarzy, gdy to coś w nas trafi. Powstało nas wielu, ale naszym narodzinom przyświecał jeden cel. Odmieniec, jakiego tu widzisz, to inkarnacja stworzona z nowego eleksu. Tylko najlepsi z nas są w stanie zapanować nad osobliwością. Przed kolizją. Oto z czym rozmawiasz. Oto co nastąpi. Inkarnacja? Słyszałem kiedyś to słowo, ale chyba nie do końca kojarzę jego sens. Jesteś drugą anomalią. Nikt nie pojmie tego lepiej od ciebie. Twój prototyp i jego latorośle dostąpili zaszczytu, zostając inkarnacjami pierwszej odmiany eleksu. Jeśli twoje umiejętności jeszcze się nie rozwinęły, to tego najwyraźniej życzył sobie twój pierwowzór. Co to znaczy? Dawkins umieścił we mnie jakiś ogranicznik? Hamulec? Prawie na pewno. Niektórzy nie umieją dzielić się potęgą. Prawdopodobnie posłużył się specjalnym kluczem DNA. Dzięki niemu zdusił w tobie moc inkarnacji pierwotnego eleksu. Osłabił mnie, bym nie zdołał go pokonać? Walka z tego, że z
sam posiada przynajmniej część tych zdolności. Ciekawe, dlaczego nigdy ich nie przejawiał. No, oczywiście poza nieśmiertelnością. Orientujesz się zatem, jakimi talentami odznacza się Dawkins? Nigdy go o to nie pytałem. Ja bez wątpienia dysponuję wyjątkową siłą woli, ale on? Wkrótce cię przebadamy i twoje ciało wyjawi nam ten sekret. Rodzaj ludzki może zatem przetrwać? Osobliwość przepełnia życiodajna energia, ale potrafi ona też siać zniszczenie. Trudno przewidzieć, jak się zachowa, gdy się połączymy i już nikt nie będzie nad nią dominował. Jeśli podobne ci istoty jakoś unikną śmierci, w ich życiu zabraknie zasad. Nie ogarniesz tego myślą, choćbyś próbował. Co wobec tego planujesz? Wyekspediują cię do tej osobliwości, a ty? Co? Przekierujesz ją? Inkarnacja nie przekierowuje, tylko kieruje. Przeistoczyłem się w odmieńca. Przystosuję się do każdego środowiska. Przejmę władzę nad osobliwością i zaczerpnę jej mocy. Wtedy przeobrażę tę planetę oraz organizmy godne ją zasiedlać. Doprowadzisz do zagłady. Nie, do metamorfozy. Dla mieszkańców tej planety to jedno i to samo. Ludzkość trzeba poświęcić. To nieuniknione. Musimy jak najlepiej przygotować się na przybycie osobliwości. Jeśli choć odrobinę rozminiemy się z planem, poniesiemy fatalne konsekwencje. Nie my! Ty! Przede wszystkim zależy ci na tym, by ocalić siebie. Gra toczy się o znacznie większą stawkę. Bestie, które rosły wewnątrz nas, wymknęły się spod kontroli. Odstępując od naszych ideałów, cofniemy się na drabinie ewolucyjnej. Stąd cały problem. Lękasz się regresu. Wspiąłeś się na szczyt i drżysz przed upadkiem, bo poza nim raczej już nic cię nie czeka. Pewnie dlatego zaczynasz przypominać gada. To jedynie jałowe spekulacje. Dosyć tego. Wzywają mnie obowiązki, a ty stoisz mi na drodze. Osiągnąłeś wiele i przysporzyłeś nam wielu kłopotów. Ale koniec z tym. Nie boję się ciebie. Zacznie. Kiedy ujrzysz moją moc, żałosny człeku. Okej. Czyli co, bijemy się? Panie odmieniec. Jesteś naprawdę silny. Ale widzę, że mamy taką trochę nietypową tą walkę z bossem. W sensie jest całkiem inna niż ta z jedynki. To jest taka bardziej bezpośrednia. Jak na razie jest banalna, chociaż gościu ma dużo HP. W sumie... ja mam całkiem fajne też te swoje skille. Mimo wszystko.
panie odmieniec. Mamy też fajną regenerację życia, trzeba przyznać. Ale widzę, że nie przyzywa sobie sług, więc to jest chociaż tyle, że wiecie, mamy walkę jeden na jeden, nie? Wiecie co? Zrobiłabym tak, żebym się wyleczyła. Kurwa, tylko ja nie zmieniałam sobie broni, nie? O, ale to jest całkiem fajne. Przynajmniej nie obrywam żadną obszarówką, nie? No, Jax, ładujesz? Spoko. Trochę mamy jakoś tam zróżnicowania. O, nie trafiłam cię. A to dobre. Spoko. Dobra, zmienimy sobie na broń. Ała, dobra, dostaję teraz troszkę. Gniew może sobie dam. Dobra, nie chciałam się leczyć, ale to zrobiłam przez przypadek. Dobra. Nie no, fajna walka w sumie, podoba mi się, tylko brakuje jakiejś epickiej muzyki, nie? Powinno być coś takiego. Istru? Jeszcze tak z raz chyba, nie? Jeszcze? Pięknie! No i co zrobisz? Stworzyli tego gatunku wyłącznie z powodu osobliwości. Ci odmieńcy to ich nowa broń, którą chcą nas zabić. No i co? Nie mam zadań. Czyli chyba wychodzi na to, że musimy stąd wyjść. Ewentualnie pogadać z Kronim. A formator się nie wyłączy? Ludzie mają krótką pamięć. Ile minie, nim wszyscy zdążą o tym zapomnieć? O wojnie, inwazji, walce z metamorfozą i unicestwieniem. Spory o podstawowe surowce i zatargi terytorialne przyjmą inne oblicze. Ich miejsce zajmie coś nowego. Nastanie epoka zamętu. Przeobrażeń oraz nadludzi. Dążenie do kolejnego etapu ewolucji i odporności pochłonie nas wszystkich. Wkrótce rozpocznie się walka o możliwość, by stać się inkarnacją Eleksu. To prawdziwy wyścig z czasem. Każdy, kto go przegra,
zostanie zapomniany, zmieciony falą zmian. Niebianie i Eleks byli ledwie zwiastunami prawdziwego zagrożenia, z jakim Magalan zmierzy się niebawem. To będzie wszechpotężna moc, która zagraża całemu naszemu światu. Coś, czego nikt nie zdoła zignorować. Rozpoczęło się coś nowego. Nadeszła era zmian. Moc. Osobliwość. No, twórcy zrobili niezłe tory pod trójeczkę w sumie. Strasznie mi się kojarzy ten motyw z chociażby Risenami. To znaczy, wiecie, Risen 1, no mamy pierwszego jakiegoś tam tytana ognia. Ostateczna walka z tytanami, czyli właśnie Władcy Tytanów, to był Risen 3. No, trzeba przyznać, że to jest podobny typ tego. Nie wiem, czy będzie coś po napisach, także postaram się jak na razie do was trochę pogadać, a później zobaczymy. Ogólnie, no, jestem naprawdę w sumie zadowolona z tego, jak to twórcy zrobili. Jest sporo niewyjaśnionych rzeczy, to znaczy niby Dex nie żyje, ale moim zdaniem jest szansa na to, że po prostu przeżył. Zobaczymy to, myślę, że w trójeczce dopiero. No i tak jak Jax powiedział, przybyła osobliwość. Niebianie to był tylko zwiastun tego, co naprawdę powinno nadejść. Dalej mamy niewyjaśnione sprawy z Dawkinsem, to znaczy Dawkins gdzieś zniknął, więc podejrzewam, że jak wyjdzie trójka, to będziemy mieli tam starcie. Jeżeli chodzi o walkę z bossem, jeżeli chodzi o jedynkę, to walka wyglądała trochę inaczej, to znaczy, wiecie, właśnie Hybryda sobie przyzywał sługusów, mogliśmy strzelać bezpośrednio do niego, mogliśmy strzelać jeszcze do nich i tak dalej. Tutaj mieliśmy walkę typowo z odmieńcem. Wiemy, że może ich być więcej w trójce, czyli że to nie oni będą właśnie bossem, tylko pewnie osobliwość. A odmieńce to jest tylko tam jakiś taki podboss, coś jak tutaj mieliśmy wcześniej tych kuratorów. Kuratorów, dobrze mówię? Nie kuratorów, zwierzchników, no właśnie. Naprawdę ciekawa historia, ciekawie to twórcy rozwinęli, że jest też inny typ Eleksu, wiecie, Eleks niebieski był w jedynce, Eleks fioletowy jest w dwójce, w trójce pewnie dalej będzie ten fioletowy Eleks typowo. Wiemy, że Eleks, że ten rodzaj Eleksu i tamten rodzaj Eleksu mogą się przeobrażać. Wszystko się kręci wokół po prostu tej komety, o której mieliśmy mowę w Eleksie 1 na samym początku gry. Ogólnie jestem naprawdę zadowolona, jeżeli chodzi tutaj o Eleksa 2. Twórcy naprawdę wiele poprawili względem jedynki, między innymi sterowanie. I w sumie dialogi również. Postaci aż tak bardzo się nie powtarzają jak w jedynce, bo w jedynce to po prostu była tragedia, jeżeli chodzi o dialogi, przynajmniej w polskim dubbingu, w po prostu spolszczeniu, bo nie winię tutaj aktorów, bo oni po prostu jakby czytali z kartki, tylko typowo właśnie kwestie tłumaczenia. Ktoś po prostu to spierdolił w jedynce. Jeżeli chodzi o dwójkę, to naprawdę fajnie napisane postaci. Trochę wkurzała mnie Kaja napisana jako postać, ale ogólnie, wiecie, Zouza to jak Zouza. Jeżeli chodzi o Foxa, to bardzo fajnie napisana postać. Nyra jest też całkiem fajną postacią, jeżeli o to chodzi, chociaż no, nie jest moją faworytką. Wydaje mi się, że troszeczkę twórcy źle to rozwiązali, jeżeli chodzi o nią i jej skutki odstawienia Eleksu. Ale na pewno Jax jest dużo lepiej napisaną postacią niż w jedynce. Ma więcej animuszu. Wiadomo, że dalej czuć drewno, przynajmniej przy tych jakichś tam cutscenkach czy dialogach. No chociażby ten moment, kiedy Jax się jakby dowiaduje, że Dex prawdopodobnie zginął, no to trochę to wygląda drewnianie, bo wiecie, nie ma takich typowych cutscenek, tak jak na przykład mieliśmy w Wiedźminie 3 pod koniec, albo na przykład w Złym Zakończeniu, gdy Ciri umiera. A przynajmniej no, wiemy, że jej nie ma, więc no, trzeba przyznać, że jak na twórców, w sensie na Piranie Bytes, to naprawdę dużo poprawili. Świat też naprawdę całkiem fajny, nowe lokacje, ciekawi mnie, czy w trójce też ewentualnie będzie coś nowego. Wiecie, przesunęliśmy się o kolejne pasmo, bo dodali nam tutaj i nową frakcję, i właśnie nowe ziemie. W jedynce nie było Karakis,
Za to mieliśmy troszeczkę inaczej wyglądający Ignadon i ogólnie był jeszcze Ksakor. Tutaj Ksakoru nie było, nie mieliśmy tam dostępu. Jeżeli chodzi o Tawar, mieliśmy dostęp tylko do połowy, bo nie było dostępu do Goliet na przykład, chociaż były suche o Goliet. Naprawdę fajna, fajna rzecz. Jestem w sumie naprawdę zadowolona. Tutaj mieliśmy pokazane aktorów po naszych polskich, którzy dubbingowali konkretne postaci. Nie wiem, dlaczego napisali Kaja przez C, no ale dobrze. Cóż, naprawdę się cieszę, że ukończyliśmy Alexa. Troszeczkę będzie mi teraz go brakować, ale wiadomo, zawsze można sobie gdzieś tam pochodzić, poekspić i jakoś tam żyć. Także w sumie fajnie. No i co? Czekam na trójkę. Naprawdę czekam na trójkę. Biorąc pod uwagę, że od jedynki do dwójki minęło 5 lat, bo bodajże chyba jedynka wyszła w 2017, to twórcy dużo poprawili. Cieszę się, że tak długo trzeba było czekać na dwójkę, bo było warto. Fabularnie nie wiem, czy jest lepsza niż jedynka, czy raczej na podobnym poziomie. Na pewno spory zwrot akcji z tym DNA, że mamy w sobie jakby DNA Dawkinsa. Raczej, że jesteśmy kopią Dawkinsa jakąś tam, przynajmniej w jakiejś części. Ale też wydaje mi się, że mogłoby być to wszystko jakoś lepiej wyjaśnione. Chociaż no tutaj też twórcy, myślę, że oni zostawiają duże popisy dla nas, jakby żebyśmy my sobie tutaj dopowiedzieli historię. Wiadomo, jest później jakiś kanon. Tutaj nie będzie czegoś takiego jak kanoniczne zakończenie. Ewentualnie ten związek z Kają może być kanoniczny i bycie perserkiem. Natomiast no, typowego zakończenia kanonicznego nie będzie, bo nie mamy do wyboru, czy idziemy za wrogiem, czy go zabijamy, czy go nie zabijamy, bo po prostu jest walka z bossem, nieważne od tego, jaką wybierzemy frakcję. W przypadku, że w jedynce było inaczej, bo mogliśmy być za hybrydą, mogliśmy go przemienić maną i mogliśmy go po prostu zabić. Prawdopodobnie kanoniczne było przemienienie go maną, no bo skoro później Dawkins wyszedł z maszyny, no to musiał to jakoś przeżyć, musiał to jakieś ręce i nogi mieć. Zobaczymy, czy... Nie no, na pewno nie będzie przeskoku czasowego w trójce, bo dobrze wiemy, że już osobliwość zdążyła przybyć. Przynajmniej tak było widać to po niebie, że przybywa albo już przybyła. Także raczej nie będzie przeskoku czasowego. Chyba, że będzie tak jak w przypadku jedynki, a dwójki, że ta Una, która się pojawiła pod koniec jedynki, właśnie dopiero po 6 latach wypuściła z siebie formatory. Bo taki był mniej więcej przeskok chyba czasowy między jedynką a dwójką. Dobra, nie przedłużam. Zrobimy sobie wstecz. Ludzkości niestety kończy się czas. A o ile wiem, jestem osobą o najpotężniejszej sile woli na Magalanie. To ja zadecyduję o losie Magalana. Muszę się stąd wynieść i stawić czoło konsekwencjom moich działań. Powinienem pomówić z ludźmi i upewnić się, że w momencie przybycia osobliwości zrobią to, co należy. Najpierw Kalan, teraz jednostki obliczeniowe na Magalanie. To cichy i skuteczny atak na nasze systemy. Diaboliczny plan uknuty przez pozbawioną uczuć maszynę. Kassandrze niemal się upiekło. Serwery Formatora to rozgałęzienia Kassandry, albo sprzężone z nią urządzenia. Rodzaj scentralizowanej kontroli. Brzmi dość znajomo. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, mamy jeszcze jedno zadanie tutaj do zrobienia, także myślę, że zajmiemy się tym w kolejnym odcinku, który jeszcze będzie, bo będzie to polegało na tym, żebyśmy porozmawiali tutaj z naszymi towarzyszami. Widzę, że Kroni został w środku, to trochę nie fajnie, bo będę musiała do niego latać. Ale no, spróbujemy tutaj porozmawiać z ludźmi i to będzie kolejny odcinek typowo. Więc jeszcze spodziewajcie się odcinka jutro, a tymczasem ja Wam dziękuję już serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Lecę montować dla Was ten film. I w kolejnym odcinku jeszcze dokończymy sobie tutaj to poboczne zadanie, które jest identyczne jak w Eleksie 1. Tym razem nie będę przedłużała odcinka, po prostu zrobimy to w takim bonusowym, dodatkowym, nowym odcinku. Dzięki Wam, cześć!